W ognisku pracy pozaszkolnej w Grudziądzu odbyło się piąte spotkanie poetyckie z mowy tych, co odeszli. W kursie brali udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, śpiewający teksty polskich i zagranicznych zmarłych poetów, artystów. W ciągu dnia odbyły się kwalifikacje, a na koniec dnia odbył się koncert galowy, w którym wystąpili finaliści. Główną nagrodę zdobyła Ewa Jankowska, drugie miejsce Monika Majewska, trzeci był Tomasz Dobek. Dzisiaj pierwsze miejsce i wyróżnienie tutaj zacne, ale to nie pierwsze przecież. To znaczy, wcześniej, 2 lata temu brałam udział w konkursie, zdobyłam wyróżnienie. Ogólnie śpiewam tylko dla siebie. Czyli nie jest to jakieś, nie wiąże z tym przyszłości? Czy jest to jakiś twój taki cel w życiu, przyjemność? Jest to dla mnie bardzo duża przyjemność. Kocham śpiewać i praktycznie śpiewam od dziecka. Właśnie wtedy, w drugiej klasie podstawówki, praktycznie ustawił mi głos pan Czesław Jędrzejewski, którego serdecznie pozdrawiam. I od tego czasu praktycznie sama nad tym pracuję. No dzisiaj powiedzmy takie wyróżnienie, które daje ci znak, sygnał, że warto może w to bardziej trochę zainwestować czasu. No chyba się nad tym zastanowię. Tak właśnie się dzisiaj rano zastanawiałam, że jeżeli coś z tego wyjdzie, dzisiejszego konkursu, jeżeli ktoś mnie doceni, to może coś zrobię w tym kierunku. Chociaż moje zainteresowania są praktycznie zupełnie inne. A czym się interesujesz? Jeśli można... Matematyką. Wyróżnienia otrzymali Karolina Kondeja, Martyna Parteka, Klaudia Ligaj, Aleksandra Kamios i Karol Aleksandrowicz. Trudno było wybrać tą pierwszą nagrodę? Tak, oczywiście. Poziom w tym roku był jak zawsze wysoki i wyższy niż rok temu. Jest grono dobrze śpiewających ludzi, więc nasz wybór był trudny, a okazał się po prostu czysto matematyczny, ponieważ mieliśmy problem, więc... Więc było głosowanie. No nie było jednomyślności dokładnie, więc czysta matematyka tutaj, punkty powiedziały nam po prostu, kto otrzymał pierwszą nagrodę. No i pierwsza nagroda, nie byle jaka, taka otwierająca trochę horyzonty, bo... Takie demo można sobie będzie nagrać. Będzie mogła sobie nagrać. No dokładnie, pierwszą nagrodą była sesja nagraniowa w studiu Progres, w moim studiu. No oczywiście praca studyjna dużo uczy, to są nowe doświadczenia dla tych młodych osób. Myślę, że ciekawe, no i tak jak zostało wspomniane, jest to jakaś płyta demo, wizytówka ich, gdzie mogą rozsyłać na różne konkursy, przeglądy i tak dalej.